23 sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie świętej Róży z Limy, dziewicy. Izabela Flores urodziła się w Limie, stolicy Peru, 20 kwietnia 1586 roku. Tam też przeżyła całe swoje życie. Ze względu na jej nadzwyczajnie delikatną cerę nazwano ją Różą. Dość wcześnie przyjęła pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania z rąk biskupa Limy, świętego Turybiusza. Od młodości odznaczała się głęboką wiarą i pobożnością. Sprzyjała temu atmosfera w domu. Rodzice dbali o jej wykształcenie, wygląd i ogładę. Róża była dumą i radością rodziców, pełna miłości i posłuszeństwa. Jako dziecko złożyła Bogu ślub do zgonnej czystości. Rodzice za wszelką cenę chcieli ją wydać za bogatego człowieka. Róża jednak dość wcześnie postanowiła, że będzie starała się całkowicie przypodobać Chrystusowi i dlatego przygotowywała się do życia pełnego wyrzeczeń i medytacyjnej modlitwy. Zdecydowanie odmawiała zgody na ślub, przez co wiele też wycierpiała, zwłaszcza od matki, która ją prosiła, błagała, groziła, a nawet maltretowała. Róża ofiarowała te cierpienia Chrystusowi. W 20 roku życia wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Dominika. Jako tercjalka nadal pozostawała w domu rodzinnym, zajmując oddzielny domek z ogrodem. Zwiększyła swoje posty i umartwienia, modlitwy, czuwania, surowe pokuty i wyrzeczenia. Wielu zaczęło uważać ją za nienormalną. Była pogardzana. Bóg obdarzył ją jednak nowymi łaskami, głównie darem modlitwy. Róża żyła niezwykle surowo. Przez cały Wielki Post nie jadła nawet chleba, lecz jak przekazuje tradycja, dziennie jadła tylko 5 pestek cytryny. Znosiła wiele cierpień i prześladowań złego ducha, różne choroby, obelgi i oszczerstwa ze strony otoczenia. Dotykał ją często bezwład członków, omdlenia, ataki słabości. Ona jednak błagała o miłosierdzie Boga dla grzeszników i łaskę przebaczenia. Za patronkę swoich dążeń do świętości obrała sobie świętą Katarzynę Sieneńską, również dominikańską tercjarkę. Zgłębiała tajemnice jej życia i świętości. Na niej wzorowała swoją miłość. Róża w swoim życiu wiele wycierpiała. Przeżyła śmierć rodziców, samotność, opuszczenie, oschłość i najrozmaitsze doświadczenia wewnętrzne. To wszystko mocno nadwyrężyło jej siły. Praktykowała najrozmaitsze pokuty i umartwienia. W nagrodę za takie życie cieszyła się poufnym przestawaniem ze swoim aniołem stróżem i Matką Bożą. Przez 15 lat doświadczała zupełnego opuszczenia. Nie czuła żadnego pociągu do modlitwy, żadnej pociechy ani poczucia bliskości Boga. Dzień i noc prześladowały ją myśli, że Bóg ją odrzucił. Wówczas dopiero doszła do kontemplacji i mistycznego zjednoczenia z Chrystusem. Odtąd żyła jeszcze bardziej dla Niego. Róża zmarła w dniu, którym sama przepowiedziała, 24 sierpnia 1617 roku, w wieku zaledwie 31 lat. Sława jej świętości była tak wielka, że dominikanie pochowali jej ciało najpierw w krużganku klasztornym, a w 2 lata potem w swoim kościele w Limie, w kaplicy świętej Katarzyny ze Sieny. Papież Klemens IX dokonał beatyfikacji Róży w roku 1668 i ogłosił ją patronką Ameryki, a w roku 1670 także patronką Filipin i Antylii. 3 lata po jej beatyfikacji nastąpiła jej kanonizacja, której dokonał papież Klemens X w roku 1671. W ikonografii święta Róża przedstawiana jest jako młoda dominikanka w habicie. Jej atrybuty to dzieciątko Jezus w ramionach, korona z cierni, kotwica, krzyż, róża albo też wianek z róż lub wiązanka róż, z których wychyla się dzieciątko Jezus. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święta Róża, zapalona Twoją miłością, porzuciła świat i poświęciła się Tobie samemu w surowej pokucie. Sprawdza jej stawiennictwem, abyśmy na ziemi szli drogą przykazań, a w niebie mogli się sycić uzdrojów Twoich radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.